Na podcast zaprasza Lektornia.com. Rules Meeting. Podcast sędziują Łukasz Bosacki oraz Cezary Wojciechowski. You ready? Yeah. Ready? Let's get it on. Tak mówił Bleach Demokratin. Dobra, już koniec sprawy. Zaczynamy, Łukaszku? Oczywiście, oczywiście. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry, widzowie. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Rules Meeting Mała Podcast. Pierwszym odcinku po naszym już historycznym live'ie, który się nie udał na YouTubie i przeniósł się na Instagram, a później się przeniósł na drugi telefon, ale myślę, że ogólnie wyszło dobrze. Dzisiaj Łukasz w innym studio nagraniowym. Dzisiaj nie ma żaden z nas koszulki, ani to nie jest Mat Life, ani to nie jest Manto, ani nie ma Rusmiga, ma podcast, jest MMA Summer Camp, MMA Witkowo, co tam jeszcze masz, a Borowice 22, Beltor, a ja mam Avengersów. Także dzisiaj trochę inaczej, a tak na poważnie, znowu pracowaliśmy razem na jednym evencie. Mówię znowu, bo wcześniej na Ultimate Fighting Championship w Londynie, a teraz na konfrontacji sztuk walki w Warszawie na Torwarze KSW 73, które no, na papierze wyglądało dobrze. Było bardzo dużo jakichś tam wymian zawodników w ostatnich chwilach i tak dalej. Jakoś tak przyznam szczerze, że ja super bardzo się nie interesowałem rozpiską. Tylko tak pobieżnie sobie zobaczyłem, ale sam event myślę, że jeden z najlepszych, no, 73 gale, jeden z najlepszych 10 KSW, tak uważam. Dzisiaj będziemy mówić tylko o tym. Mamy trochę pytań od was z Twittera odnośnie tego eventu. Łukasz ma to przed sobą. Także czyń honor. Także też na samym początku przeprosiny dla wszystkich, którzy się jarali tym live'em, który miał się odbyć na YouTubie. Niestety no nie jesteśmy zbyt rozgarnięci, jeśli chodzi o, powiedzmy, YouTube, technologię i w ogóle. Ten podcast umiemy zrobić, ale chyba jednak live nas troszeczkę przerósł. Ale przypadkowo dzięki temu wyszedł ten live na Instagramie i wydaje mi się, że to jest lepsza opcja dla nas, dla takich zaawansowanych technicznie ludzi jak my. Dokładnie. I tak rozmawialiśmy z Czarkiem, że to nie byłoby głupi pomysł, że jak będziemy razem sędziować na jakichś galach, to moglibyśmy tak właśnie sobie na godzinkę usiąść przed tą galą w hotelu, czy tam w dowolnym miejscu, gdzie mamy internet, odpalić tego live'a i po prostu z wami rozmawiać. Także taki jest pomysł. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. Jeżeli tak, to oczywiście będziemy to dla was robić. No to tak na sam początek, na rozgrzewkę. A jeśli chodzi o galę KSW, to tak jak powiedziałeś, ja tutaj mam pytania, próbuję je właśnie odpalić, ale z tego co pamiętam, to do pierwszej walki chyba pytania nie było, także zaczniemy sobie od pierwszej walki. A pierwsza walka to była walka Karla McNally kontra Miłosz Melhert i to była walka otwarcia, jak tutaj powiedzmy matchmaker KSW powiedział, że to będzie bardzo dobra walka, że to jest super walka na otwarcie i jak najbardziej się z nim zgadzam. Bardzo dobra walka, szybka, waga niska, także bardzo dużo się działo. No i co ciekawe, przegrany, czyli Miłosz Melhert, po tej walce musiał niestety udać się do szpitala. Jakiś tam był problem ze szczęką, połamana. I ja myślałem, że to chodziło o to duszenie końcowe, czyli ten taki neck crank, ale chyba to była akumulacja ciosów wcześniejszych, no i później to duszenie jakby, no to duszenie zrobiło to już końcowe szkody, dlatego życzymy zdrowia Miłoszowi, fajna walka, ale tutaj Karl no, był lepszym zawodnikiem w tej walce.
Tak, ja przyznam szczerze, możecie mnie nazwać ignorantem, ale jakoś nie kojarzyłem tych zawodników przed tą walką. Samo zakończenie, zejście za plecy i to właśnie to było takie w połowie drogi między nadkrankiem a tak zwaną szczękową lub zemboleo, jak niektórzy mówią, czyli techniką w miarę podobną do tej, którą zastosował skutecznie Khabib Nurmagomedow na Conorze McGregorze. No ale jeżeli jest tak, jak Łukasz mówi i Miłosz miał jakieś pęknięcia już żuchwy, no to musiało go to strasznie zaboleć. Stąd takie bardzo szybkie odklepanie tego. No i tyle. Walka bardzo fajna. I technika kończąca bardzo skuteczna i tak jak Łukasz powiedział, życzymy powrotu do zdrowia i całe szczęście, że istnieje adrenalina i że nasz organizm produkuje, to może w momencie tego skończenia nie było aż tak bardzo, bardzo, bardzo źle. I też warto sobie obejrzeć powtórkę, kiedy ta walka już się kończy. Miłosz tutaj gratuluje swojemu rywalowi, a później tak się łapie za tą szczękę i tak widać, że coś tam jest nie halo i on dopiero wtedy do niego dotarło, co się pewnie wydarzyło. Viaplay. Dokładnie. Walka Hashtag numer dwa. Pascal Hinzen kontra Patryk Lichus. No i tutaj przed walką Pascal 7-1 rekord, Patryk 3-0 rekord, także no musimy przyznać, że Patryk został rzucony dosyć mocno na głęboką wodę. No też bardzo młody zawodnik, rozwijający się. Też widać, że ta fizyczność cały czas idzie do przodu u niego. No i ja na przykład bardzo się bawiłem dobrze na tej walce, bo ta walka była bardzo ciekawa. Były zwroty akcji. Najpierw lądował na tyłku po wysokim kolanie z wyskoku, tak powiedzmy w stylu Dawida Śmiałowskiego, takiego kolano z wyskoku poszło i Pascal wylądował na tyłku, później się chwycił siatki, dzięki temu wstał do stójki, a w drugiej rundzie wszystko się odwróciło i nie, przepraszam, to było w drugiej rundzie. I w drugiej rundzie, po tym jak właśnie wylądował na deskach, zapoznał się z deskami, później udało mu się odwrócić ten pojedynek. Pierwsza runda, z tego co kojarzę, dosyć równa. I teraz pytanie, czy ty punktowałeś tą rundę? Bo wiem, że nie była jednogłośnie wypunktowana ta runda. To zaraz wam wszystkim powiem. Też było takie pytanie to odnośnie notatek ostatnio, czy ja je zatrzymuję. Tym razem mam, także jak pozwolisz, to na chwilę się rozłączę. Znaczy nie rozłączę. Także ja w tym czasie może przedstawię tą pierwszą rundę. Tam było coś takiego, że Pascal dosyć mocno klinczował i powiedzmy miał tą kontrolę tego oktagonu. Patryk trafiał, ale będąc wpychanym pod siatkę. Nie pamiętam za bardzo, co się tam działo w stójce, ale no wydaje mi się, że ta runda była w miarę wyrównana. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Który był w którym narożniku? Pascal był w niebieskim chyba, a Patryk w czerwonym? To jeżeli się nie mylę, tak wyglądają moje notatki. Ale szybko. To pierwszą rundę wypunktowałem dla narożnika niebieskiego do 9. No to może ja się pomyliłem. To może odwrotnie byli w narożnikach. Nie wiem. W sumie to jest... Do sprawdzenia. Do sprawdzenia, co zaraz uczynię. Niebieski narożnik to jest Pascal. Tak jest. Czyli dla Pascala pierwszą rundę miałeś. Tak, jeżeli to jest... tak, bo ja niestety... To co może wiele osób w to nie wierzy albo nie chce wierzyć, no ja mam naprawdę czerwony niebieski narożnik. Często nie nazwiska zawodników, bo mi to nie robi, jak oni się nazywają albo kim są, tylko to są dla mnie narożniki. No i tutaj no o tyle fajnie, że mam te notatki, ale o tyle nie fajnie, że sobie właśnie nie pisałem nazwisk. Ale zakładam, że to jest ta walka, bo ona skończyła w drugiej rundzie? Tak. To tak, to by było to. To, by było to. I też tutaj bym zaznaczył, to bardzo fajna taka akcja w parterze, kiedy Pascal był za plecami w dominującej pozycji i tak nogą sobie wykluczył jakby jedną rękę
Patryka i wtedy go udusił. To było naprawdę, to był majstersztyk i to dobrze się to wyglądało. Szczególnie osoby, które trenują parter, na pewno docenią tą akcję. Dzięki temu właśnie, że na przykład gdzieś tam się zachowują takie notatki, bo robiłem to tym razem w zeszycie, a nie na przypadkowych kartkach. To wiecie albo nie wiecie, jak to działa. Teraz jak na nie patrzę, to mi się zaczyna wszystko przypominać. Także fajnie, że je mam. Ja wiem, że ja mówię nieskładnie, ale chyba nasi widzowie się już przyzwyczaili do tego, że czasami tak jest. Także możemy jechać dalej. Oprócz tego, że naprawdę ta gala zaczęła się w taki sposób, te dwie pierwsze walki były tak dobre i na tyle dobre, że gdyby można było tak zacząć sobie zakładać, że to będzie dobra gala. I ona tak zaczęła, wiecie, poziom się podnosić i ogólnie było, zaczynało się robić bardzo fajnie. Pomijając to, że dla tych, którzy nie byli, info, inside info, w budynku, w którym się znajdowaliśmy, było nieprawdopodobnie wręcz gorąco i nie było czym oddychać. I naprawdę były takie miejsca, w których po prostu człowiek siedząc się pocił, nie? Co dopiero zawodnicy. I teraz walka numer 3, właśnie w której poczułem to, o czym mówisz, bo wszedłem po raz pierwszy podczas tej gali do klatki i poczułem ten upał po tym, jak troszeczkę trzeba było się poruszać, bo walka skończyła się w drugiej rundzie. No i to była walka Czecha Dominika Humburgera, który pewnie dostanie tutaj ksywę w Polsce hamburger, bo to samo przez siebie nasuwa się na myśl. A jego rywalem był Borys Borkowski. No i wydaje mi się, że to jest kolejna walka, która mogła się bardzo podobać, ponieważ wydaje mi się, że w tej pierwszej rundzie lepszym zawodnikiem był znowu Polak i tym Polakiem, tak jak mówiłem, był Borys Borkowski. Fajnie pracował w tej stójce, obalał, kontrolował, doszedł do pozycji bocznej. W tej pozycji bocznej ostatnio zakończył walkę, także Dominik, dobry zawodnik, że udało mu się z tego uciec, ale w drugiej rundzie już było widać, że Polak opadł z sił i Dominik wykorzystał to, zapędził go, powiedzmy, nie, wcześniej była jakaś taka sytuacja, taka jakaś była wymiana parterowa dziwna, że Borys próbował tego duszenia, takiego chyba baseball choke to się nazywa, jak się nie mylę. I one jest takie troszeczkę, że wydaje nam się, że zawodnik jest w lepszej pozycji i że raczej nic tam się nie dzieje, a on jest duszony. I powiem tutaj ze środka, to jest właśnie to, czego nie ma w telewizji, czego wy nie słyszycie, czego wy nie widzicie, to Dominik naprawdę się dusił. I Dominik był w duszeniu, było słychać harczenie, ale udało mu się z tego duszenia wyjść. I wtedy właśnie Borys nie był świadomy, gdzie jest jego rywal. Leżał tak patrząc sobie w sufit i w tym momencie dostał takiego bardzo mocnego młotka, który według mnie ustawił już dalszy przebieg tej walki. Bo jeszcze kilka tam ciosów ground and pound doszło, wstali obaj, no później już chyba z tego co pamiętam Borys się cofał na siatkę, Dominik uderzył bardzo mocno na ciało, później na głowę, Borys zaczął się osuwać, dostał jeszcze tą taką dobitkę. Jak był na czworaka, dostał dobitkę ciosem i stwierdziłem, że to już chyba wystarczy i przerwałem ten pojedynek. Także Czech się zaprezentował bardzo dobrze. Myślę, że Polak również, ale widać, że to nie jest kategoria dla niego i raczej powinien walczyć w niższej kategorii w 7-7. Tak, no co ja mogę ze swojej strony powiedzieć, to to, że ja tej walki nie punktowałem. Natomiast w niektórych walkach zbierałem karty cząstkowe, na przykład w tej. I chyba tyle. Dobra walka, kolejna dobra walka. Właśnie to z tą galą jest tak, że jak gdyby no, dla osób, które to wydarzenie widziały, to no, nie muszę im tego reklamować. Natomiast dla osób, które nie widziały, to uważam, że naprawdę naprawdę, naprawdę powinny to sobie zobaczyć. Na Viaplay jest cały event. Bo teraz się dużo dzieje, za chwilę będzie kolejna gala, za chwilę tutaj coś innego, a szkoda jest to przegapić i o tym zapomnieć, bo naprawdę, naprawdę warto. Jeszcze tylko bym dodał odnośnie tego zbierania karteczek, bo to też jest fajna sprawa.
Dostaliśmy, tak zawsze mówię, tą rozpiskę tam na godzinkę, może półtora przed galą. No i tam była taka rubryka, kto zbiera karteczki w danej walce. No i jakby ku mojemu zaskoczeniu, zdziwieniu, ale również dużemu zadowoleniu, nie było tam nazwisk sędziów, którzy sędziują w środku, tylko były tam nazwiska sędziów punktowych. I z tego, co się dowiedziałem, ostatnio na gali nie byliśmy w Kielcach i to chyba ta zasada jest od gali w Kielc. Także bardzo tutaj duży plus za tą zmianę, ponieważ dzięki niej też byłem w stanie podczas tej gali do wszystkich zawodników pójść indywidualnie, porozmawiać o zasadach, bo te walki się kończyły bardzo szybko, było bardzo mało na to czasu, a dzięki temu, że nie musiałem siedzieć, nie musiałem tego zbierać, to miałem troszeczkę więcej czasu, żeby ten obowiązek uczynić. Także naprawdę duży plus za to. I kolejna walka, walka numer 4. Bogdan, no, Chnitko, Gnitko kontra Damian Piwowarczyk. No i to jest najszybszy knockout w historii KSW. Bogdan odebrał ten zaszczyt tutaj Łukaszowi Jurasowi Jurkowskiemu, którego rekord chyba wynosił 7 albo 9 sekund, coś w tym stylu, a Bogdan zrobił to w 5. No i co tu dużo można mówić? No, szybki knockout, szybkie zakończenie walki przed czasem. Bogdan chyba nie bardzo był świadomy, co się wydarzyło po walce, był mega przeszczęśliwy. I trenerzy chyba mu wtedy opowiadali, co się wydarzyło, tym bardziej Damian, no, też się pytał, co się stało, nie? No bo odcięło go dosyć szybko. Tak, no, Łukasz Juras Jurkowski był obecny na tym evencie, także mógł sobie z bliska zobaczyć, jak zmienia się właściciel tego rekordu. I teraz tak, z mojej perspektywy, czyli tej perspektywy, z której właśnie to, co się powtarza dosyć często, spod klatki to spod klatki. Ja siedziałem idealnie w tej linii, w której byli zawodnicy, to znaczy ja siedziałem za Patrykiem Piwowarczykiem. I co ciekawe, do pewnego momentu, to znaczy do momentu, kiedy po prostu już zaczął go Bogdan dobijać, ja byłem przekonany, że to było sprowadzenie. I teraz tak, co mam na swoje usprawiedliwienie? To ciekawe, możecie sobie zobaczyć na powtórkach tego knockoutu, bo tego jest dużo w necie. To było sprowadzenie. Ja dopiero to zauważyłem w którymś momencie, że Bogdan chwycił ręką lewą i on trzyma pod udem lewą rękę pod udem swojego przeciwnika, a prawą uderza. W sumie to jest cios prosty, tak? Ale ja myślę, że to była z jego strony to była taka akcja, która jest dosyć często wykonywana i sorry, że tak powiem, ale znaczy nie, dobra, nie będę mówił, ale taka jedna z podstawowych, powiedzmy, akcji to, że właśnie gdzieś tam ten cios, który jest wyprowadzany jedną ręką, ma być dystrakcyjny. On ma wytrącić z równowagi, w sensie zdekoncentrować przeciwnika, a w tym momencie właśnie podbierasz drugą nogę, tą nogę wykroczną często, tą, która jest bliżej ciebie. I taką akcję widzieliśmy i wy widzieliście zapewne setki razy. I po prostu ja jestem przekonany, że to wyglądało tak, że wpadł na taki pomysł, że obali swojego przeciwnika, który zresztą bardzo wysoki chłopak, 198 cm. I to miała być taka właśnie akcja obalająca swojego przeciwnika, a trafił idealnie w punkt. I po prostu tak się skończyło, jak się skończyło. I z mojej perspektywy to po prostu wyglądało jak obalenie, tak? I dopiero po sekundzie, jak już obaj się znaleźli na dole i zaczęły się dobitki, zanim jeszcze Tomasz Bronder się tam znalazł, to wtedy skumałem, że jest KO. Natomiast to była taka właśnie akcja. Co ciekawe, ja zobaczyłem to dopiero później na powtórkach za którymś tam razem, bo cały czas się skupiałem na tym ciosie. Dopiero później spojrzałem na drugą rękę, która jest tam podchwycie. I tutaj muszę przyznać, że niestety, ale nie widziałem tej walki na żywo spod klatki.
Tylko byłem akurat w tym momencie u arkadiusza Wrzoska i rozmawiałem z nim o zasadach. No i jak wróciłem, już było po wszystkim i dopiero tą walkę widziałem na powtórce po zakończeniu gali. Bo no wiadomo, no w trakcie gali, w trakcie innych walk nie ma tych powtórek. Do telefonu nie wchodziłem, nie sprawdzałem. Dlatego niestety moja ocena jest tylko taka, co widzę na wideo. I jak rozmawiałem z Tomkiem Bronderem, to tak samo mi to powiedział, tak? Że on widział w klatce jakby obalenie i jakby nie skupił się na tym ciosie, tylko skupił się bardziej na tym obaleniu. A co było dalej, to wszyscy widzieli. Wiadomo, są tutaj jakieś głosy, że troszeczkę późno przerwana jest ta walka i o tym ustawieniu. I mam tutaj, ja tu też sobie przeanalizowałem tą sytuację i powiem szczerze, że to była trudna sytuacja, ponieważ kiedy rozpoczynasz walkę ready, ready, fight, robisz te kroki do tyłu, to nie masz mentalnie w głowie tego, że zaraz ta walka się może zakończyć. Tak mi się wydaje, że po prostu podświadomie człowiek tego nie ma i nie myślisz o tym, że pierwsza akcja tej walki może zakończyć tą walkę. Wiadomo, z tej walki można wyciągnąć wnioski i można właśnie spróbować zaimplementować to myślenie do głowy. Wydaje mi się, że Tomek jak najbardziej już od kolejnych gal będzie miał to bardzo mocno tutaj na uwadze. No i to chyba tyle. No, wiadomo, że tam jeden, może dwa ciosy było późno, ale no to była taka akcja, która mogła zaskoczyć sędziego i tutaj w tym przypadku zaskoczyła i też jakby nie wieszałbym tutaj psów na Tomku Bronderze. I tyle. Ja jak gdyby to widzę w ten sposób, no na 73 eventy, na każdym evencie było około 10 walk, najszybszy knockout, więc akcja, której się absolutnie nie spodziewał, myślę, że włącznie właśnie z Bogdanem, który jest autorem tego knockoutu. Jakie są fakty? No fakty są takie, że Tomek stał za daleko. Fakty są takie, że absolutnie nie mógł się spodziewać tego, że to się wydarzy, więc automatycznie po prostu, tak jak powiedziałeś, zaczynasz walkę, to robisz 2, 3, 4 kroki do tyłu i tyle. No, na szczęście tam nie skończyło się to jakimiś takimi dobitkami, które by mogły spowodować jakieś poważniejsze kontuzje. Zresztą jednej z tych dobitek nie trafił Ukrainiec. I Co by było gdyby? Co by było gdyby? No, gdyby Tomek stał bliżej, to knockout by był nie w piątej, tylko w czwartej sekundzie pewnie. Co jeszcze by było gdyby? Nie, no chyba to wszystko. Po prostu byłby inny czas tego skończenia, ale ono by wyglądało identycznie, wyglądałoby tak samo. No i tyle. Nie dało się tego przewidzieć absolutnie w żaden sposób, że pierwsza akcja tak się zakończy. Także no, to wszystko myślę z mojej strony. I kolejna walka, walka numer 5. Krystian Bielski kontra Ion Surdu. I to jest kolejna walka. Ciągle mówię kolejna i kolejna i kolejna i kolejna, ale ta gala naprawdę taka była, tak? To jest kolejna walka, w której mamy ogromny zwrot sytuacji, zwrot akcji, zmianę na prowadzeniu lidera, że tak powiem. No, świetna walka, kolejna świetna walka, którą się oglądało bardzo dobrze. Tutaj panowie i on i Krystian od pierwszych sekund zaczęli bardzo mocno pracować w stójce, ciosy, kopnięcia, kolana, łokcie, tam było zaprzęgane wszystko. Też chyba próby obaleń, z tego co pamiętam, ze strony Iona, jak się nie mylę. No i z tego co kojarzę, to raczej tą pierwszą rundę wygrał Mołdawianin Ion Surdu. No ale w drugiej rundzie, jak Feniks z popiołu, wrócił Krystian i taką swoją firmówką, no bo też pamiętamy Svenu, kiedy bardzo mocno uderzył na ciało Piotra Walawskiego i dobił go w parterze, to było dokładnie to samo. Trafił na ciało, akurat tu miałem przyjemność oglądać tą walkę spod klatki i wszyscy zauważyliśmy, że coś się wydarzyło, że on się zatrzymał, że się skulił i Krystian to od razu wyłapał. Nie uwziął się na tych schabach, tylko zaczął bić wtedy na głowę.
kiedy osunął się i on dobijał, no i na końcu skończył tymi ciosami, trochę na ciało, trochę na głowę, trochę na ciało, trochę na głowę i Piotr Jarosz był tutaj zmuszony do przerwania tego starcia. Tak, no ja miałem okazję punktować tę walkę, pierwszą rundę wygrał Ion Surdu. Tam w pierwszej rundzie był taki moment, że Krystian Bielski otrzymał cios właśnie na korpus i też mu to odebrało trochę tlenu. No debiut zawodnika z Olsztyna w największej federacji w naszym kraju. Organizacji MMA, Jezus, nie lubię tego słowa federacja za bardzo. Ja gdzieś tam doszły mnie takie informacje, że Ion Surdo był ogromnym faworytem u bukmacherów. Tak, no ja nie wiem, może się nie znam na MMA, ale no też aż takim ogromnym, pewnie ze względu na short notice, nie? Ale no, bo Krystian Bielski naprawdę mocno bije, jest takim zawodnikiem, który no też, ja tak uważam z tego, co widziałem po prostu jego walki, że no nie jest takim zawodnikiem, którego łatwo jest gdzieś tam przełamać, tak? On właśnie ma duże serce do walki i tak dalej. Ja też oczywiście wiem to i mam świadomość, że Ion Surdo ma duże umiejętności, dobre warunki fizyczne. Natomiast, żeby aż takim faworytem był, to troszeczkę mnie to zdziwiło. Także pierwsza runda przegrana, lub też można w drugą stronę, pierwsza runda wygrana dla Iona Surdu i jakieś tam w przerwie między rundami przegrupowanie w znaczeniu zmiany taktyki, być może. No i druga runda zupełnie inaczej wyglądała. Skończyła się jak skończyła, czyli Olsztynianin zwyciężył. Co ja tylko mogę jeszcze powiedzieć? Troszeczkę może, znaczy, byłem zaskoczony. Myślałem, że Piotr Jarosz, nasz znajomy sędzia, tę walkę przerwie wcześniej. I jak to wyglądało z mojej perspektywy? No tak to wyglądało z mojej perspektywy, że kilka sekund przed przerwaniem ja odłożyłem długopis już i po prostu no, gdzieś tam z mojego doświadczenia instynktu wyszło, że ja wiedziałem, że to się tak skończy, bo widziałem, że Ion Surdo nie chce już być w tej walce i on już nie ma ochoty po prostu, czy tam nie ma paliwa, nie wiem skąd. Ale po prostu, że tak jest i myślałem, że troszeczkę szybciej to przerwanie nastąpi. No i tyle. Taka moja opinia. Walka numer 6, Karolina Owczarz kontra Natalia Baczyńska. No i też jakbyś mógł teraz spojrzeć w zapiski swoje, czy punktowałeś tą walkę? Punktowałem, tak. Super, bo tutaj ja akurat byłem w klatce w tej walce i powiem tak, nie jestem w stanie ocenić punktacji ze środka w tej walce. Nie wiem czemu, ale nie jestem. Tak po prostu po walce miałem jeden wielki znak zapytania. Nie miałem pojęcia co i jak. I tu mamy kilka pytań takich bardziej powiedzmy specjalistycznych. Tutaj jest prośba właśnie o punktację pierwszej rundy Owczarz-Baczyńska. Tej rundy nie byłem w stanie ocenić, a wszyscy sędziowie punktowali tak samo. Na co zwrócili uwagę przy punktowaniu. Także o to jest prośba, żebyś wyjaśnił pierwszą rundę, czemu tak została zapunktowana i na co zwracaliście uwagę przy punktacji. Jak pani Baczyńska ma na imię? Natalia. Natalia Baczyńska. No, Natalia trafiała więcej. Przede wszystkim ciosów rękoma. I ciosów, które wchodziły na głowę, gdzieś tam z tego co pamiętam, to prosty działał. I też jakieś tam się zdarzały ciosy na korpus, ale efektywny striking głównie wziął się z tego, że trafiała więcej ciosów rękoma. Z moich notatek wynika, że Karolina Owczarz trafiała mniej rękoma, a troszeczkę więcej tam weszło low kicków. Dla mnie ta runda nie była jakaś trudna do oceny, to znaczy dosyć klarownie to wyszło właśnie, że wygrała tę rundę Natalia. No też powiem od razu, walka troszeczkę prowadzona na innym tempie niż wszystkie poprzednie, poprzedzające to wydarzenie. No ale to okej. Okay. Pierwszą rundę wygra Natalia ze względu na to, że trafiła więcej przede wszystkim ciosów rękoma. Okej, okay, jakbyś mógł też tak rozbić resztę rund, drugą i trzecią?
drugą i trzecią. W drugiej rundzie to się odwróciło. Co ciekawe, ja mam tutaj takie... Znaczy, niektórzy zawodnicy czy zawodniczki mają taką taktykę, a być może tak po prostu to wychodzi w trakcie, że się cofają, że więcej chodzą do tyłu niż do przodu. Ale to, jak wiecie, bo jesteście już wyedukowanymi naszymi widzami, to kryterium jest gdzieś tam na dalszych miejscach. To poruszanie się, ta kontrola oktagonu i właśnie to jest takie złudne często dla osób, które powiedzmy mniej troszeczkę znają kryteria i to, że ktoś wywiera presję, że idzie do przodu, no to nie znaczy, że wygrywa rundę. Tutaj tylko mogę się domyślać, że w przerwie między rundami, podobnie jak w obozie Krystiana Bielskiego, tak i tutaj po pierwszej rundzie, po prostu gdzieś tam się trochę przegrupowanie taktyczne nastąpiło. No i Karolina Owczarz z mojej perspektywy zaczęła więcej trafiać. To nie była jakaś super duża przewaga, natomiast no, na tyle wyraźna, że też jak gdyby nie miałem większych wątpliwości, żeby tę rundę wypunktować dla Karoliny Owczarz 10 do 9, no i po dwóch rundach mieliśmy po 19. Ale ciekawszą rzeczą dla mnie była trzecia runda, to znaczy ciekawszą w sensie to było takie bardziej... Dobrze, powiem wam, o co mi chodzi, to może wtedy będzie to jakoś łatwiej zrozumieć. Bo tam była taka sytuacja, że Karolina obaliła Natalię i była z góry głównie w gardzie, zamknięte i tam troszeczkę ona się ta garda otwierała. I tutaj to z kolei ja uważam, że dla mnie to była najbliższa runda. Z tego, pomimo tego, że tak to wyglądało, że Karolina obaliła i tak dalej, bo tam naprawdę minimalnie Karolina tę rundę wygrała. Jeżeli ktoś tam, nie wiem, z obozu zawodniczki to ogląda, mi chodzi tutaj o to, że Karolina naprawdę sporo czasu przyjmowała z dołu. No overall, jak to ładnie się mówi, czyli na koniec tej rundy, czyli przez te 5 minut, ja oceniłem rundę zwycięsko dla Karolin Owczarz, cały pojedynek 29 do 28, natomiast tip ode mnie, no zwróćcie uwagę na to, że zawodniczka dosyć sporo przyjmuje z dołu, a dla naszych widzów i tak typowo z punktu widzenia sędziowskiego, naprawdę zdarzają się takie fragmenty rund, nie dużo całej rundy, ale gdzie zawodnik obali jest z góry właśnie w takiej pozycji, najmniej dominującej parterowej pozycji, w zasadzie w ogóle nie dominującej parterowej pozycji, czyli w zamkniętej gardzie, no i potrafi zabrać z dołu więcej ciosów, to znaczy być trafionym w głowę i gdzieś tam na korpus więcej, no i wtedy to nie jest takie oczywiste, że on tę rundę wygrywa, bo jest z góry. I zdarzały się takie przypadki, że tę rundę przegrywa, dlatego że zbiera więcej ciosów pomimo wizualnej takiej nie wiem, sytuacji, perspektywy, że on powinna wygrać. Także tutaj ta runda trzecia dla mnie była taką najbliższą ze wszystkich. I tu taki mam przebłysk właśnie teraz takiej pamięci z klatki i pamiętam, że jak chyba był odgłos na 10 sekund przed końcem rundy, to wtedy Karolina zaczęła mocno pracować i to były fajne ciosy i to były ciosy, które robiły wrażenie. A druga sprawa, bo obiecałem tutaj naszym fanom na Twitterze, że dużo będzie inside info, także kolejny taki kruczek, fajna rozmowa w szatni, bardzo dużo pytań ze strony trenerów Karoliny. Bardzo dużo musiałem wyjaśniać pewnych kwestii i to naprawdę jest na plus. Gdzieś to już chyba po raz, nie wiem, którą już galę z rzędu KSW o tym mówię, że to się zaczyna dziać, tak? Zaczynamy rozmawiać, zaczynają trenerzy nas pytać, jak to działa, w jaki sposób to, a tamto, jak to będzie, to co będzie tu i tak dalej. I to jest naprawdę, ja się cieszę, że jest taka sytuacja, że już nie ma takiej, powiedzmy, oblężonej twierdzy, tylko normalnie trenerzy zaczynają nas pytać, zaczynają korzystać z naszej wiedzy i to jest świetna sprawa, także tutaj plusy dla tego narożnika, dla tych trenerów, bo widać, że chcą się edukować i chcą rozumieć bardziej tą grę. Yep.
Kolejna pytania. Kolejna pytania. Kolejna pytania. Kolejna walka. Walka numer 7. No i teraz tak. No tutaj zaczęło się dziać na trybunach, tak? Bo walka numer 7, Radosław Paczuski kontra Jason Radcliffe. Ku tutaj uciesze lokalnej publiczności, bo jak wszyscy wiedzą, Radosław Paczuski, zawodnik z Warszawy, dlatego był bardzo mocno tutaj dopingowany przez lokalnych fanów. No i to taki dosyć mocny sprawdzian dla niego był, bo rywal Jason Radcliffe 17 wygranych przed tą walką, 9 przegranych, Radosław Paczuski jedynie 4 wygrane. Dlatego tak doświadczeniowo to wiadomo, no Jason na dużo wyższym poziomie. No ale Radek sprostał temu wyzwaniu i powiem szczerze, że zawalczył koncertowo i te niskie, te low kingi, low kicki na łydkę zrobiły krzywdę tutaj Jasonowi, nie wiem czy chyba kość strzałkowa, co się z nim stało, nie pękła, czy coś takiego, czy jakaś inna kontuzja się wydarzyła. Ale to ustawiło całą walkę. Po jednym z tych kopnięć było widać, że ta noga boli, że Jason musi ją wycofywać, zamieniać pozycję. I pokusił się tu o sprowadzenie, które wyszło, ale Radosław jak piłeczka odbił się od klatki i wstał do stójki. I po tym już ustawił swojego rywala na ścianie i dokończył dzieła zniszczenia rękoma. Na koniec jeszcze dołożę jednego tam myczka i jedną taką kwestię ciekawą, ale powiedz, jak ty to widziałeś i czy podobała ci się ta walka? Ciekawe, czy to będzie ta sama kwestia. Bardzo mi się podobała ta walka. Kibice Radosława Paczuskiego przyzwyczaili nas, to widzieliśmy dużo wcześniej, do tego właśnie, że są głośni, ale że też mają taką dużą flagę, czy tam baner, nie wiem jak to nazwać, z logotypem klubu Unique. No, jak Inside Info, ja widziałem też, że cieszył się z tego dopingu właśnie Martin Lewandowski, to mu się bardzo podobało. Drugie, co zauważyłem, to w momencie właśnie, kiedy Radek Paczuski wstał, gdzieś tam po tym obaleniu, czy jakkolwiek to nazwać, skutecznym czy nieskutecznym, to zauważyłem, że właśnie mu wtedy znajdował się, czy ja twarzą do niego, twarzą do mnie i zauważyłem, że tak sobie, no nie wiem, ciężko to opisać, to wychwyćcie to podczas oglądania, takie na zasadzie, okej, okay, udało się, no bo to jest kickboxer, tak? I to, że on tam już ma 4 walki teraz, czy 5, to no to wiecie, to jednak jest to przede wszystkim stójkowy zawodnik, więc to, że się uczy tych nowych rzeczy typu defensywne zapasy, to są dla niego nowe rzeczy i właśnie było widać, że jest zadowolony z tego, że okej, okay, udało się, jest dobrze. A to, czy to się wydarzyło później, no tę walkę w środku sędziował Tomasz Blonder? Tak, Tomasz Blondek. Tak, Tomasz Blondek. I Tomek mógł to widzieć najbliżej z nas wszystkich, czy nie mógł, tylko widział to najbliżej z nas wszystkich. I teraz historia o tym, ile to jest jeden cal. Jeden cal to jest chyba 2,2 cm z tego, co kojarzę, mniej więcej. I o czym teraz Czarek gada tutaj? Co za w ogóle wymysły? No to powiem wam, że mniej więcej tyle dzieliło Radosława Paczuskiego od tego, żeby ta walka miała inny rezultat. No właśnie, jak się skończyła ta walka, tak też to rozkminiałem, oglądałem tą powtórkę, bo tam poszła taka akcja, najpierw chyba jeden był taki cios, po którym tak naprawdę Jason zastygł na siatce, dostał kolejny, padał, no i wyprowadził Radek kolano, które ostatecznie nie weszło. No i później byłaby taka, wiadomo, walka z warem na milimetry, czy on już był w parterze, czy jeszcze nie był w parterze, kiedy to było wyprowadzone, kiedy to trafiło i tak dalej. Ja jestem zdania, może trochę kontrowersyjnego, że nawet jakby Radek trafił to kolano, to Jason nie był ustabilizowanym zawodnikiem w parterze, według mnie, i mimo wszystko chyba jednak decyzja by została taka sama. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na szczęście nie musimy tego rozkminiać, nie musimy tego tutaj w tym momencie oceniać, bo Radek nie trafił tego kolana ostatecznie. Na żywo myślałem, że trafił, bo byłem z tyłu i widziałem po prostu jego plecy, jak wyprowadza to kolano, ale na powtórce
już było widać, że to nie weszło. Tomek z klatki też mi powiedział, że kolano nie weszło i też tutaj trzeba ocenić to przerwanie jako bardzo dobre. Fajnie go chwycił w pasie i go no tak. Oderwał, żeby już tam nie dobijał żadnych ciosów, także tutaj trzeba pochwalić Tomka za to przerwanie jak najbardziej. Także ja mam taką teorię, rozmawiałem też z Wojkiem o tym. Wiadomo, nie wszyscy się muszą zgadzać, ale wydaje mi się, że to była podobna sytuacja. Jak pamiętasz, na pewno Izu walczył z Samociukiem Markiem. I tam była jeszcze bardziej chyba taka sytuacja, taka dynamiczna, że jakaś była akcja, Izu akurat szedł na dół, a ten kopnął, nie? I też nie był świadomy, czy on jest w parterze, czy nie. No i to jakby też nie była stabilizacji pozycji. To jest tak samo, jak zawodnik wchodzi w nogi na nisko i dostaje kolano na głowę, no to w tym momencie to kolano jest legalne, nie? No ciężka tak. sytuacja, fajnie o niej porozmawiać, obejrzeć może w gronie sędziów wideo i przeanalizować. Tak, jak najbardziej. Tylko ja właśnie wspomniałem o tym, chyba myślę, że też chciałeś o tym powiedzieć, tak? Czy o czymś innym? O tym, dokładnie o tym. Bo jak mówię, jak powiedziałem, no plus minus jeden, może dwa cale różnicy i byśmy rozmawiali w inny sposób i by się działy inne rzeczy. Także dlatego o tym wspomniałem, że było blisko, tak? Co ciekawe, ja do tego wrócę, do tego momentu przy walce wieczoru. Ale no czasami trudno zawodnikom powstrzymać jakieś tam instynkty, jak już widzi prawdziwy predator, że jego ofiara już jest zmiękczona, no to chce tam jak najbardziej, jak najszybciej ją dobić, ale tutaj no to taka mała dygresja z mojej strony w sumie, że było blisko. Tak jak powiedziałeś, dobre przerwanie ze strony Tomka. Teraz w sumie mi się też przypomniało, że przecież przy przerwaniu w walce Piłowarczyka to Tomek w ogóle prawie leciał jak Superman. To też jest taka historia, że naprawdę dla osób, które tego nie robiły, a tutaj naprawdę jest garstka ludzi na świecie, które czyli sędziów klatkowych i wśród nich jeszcze mniej tych, którzy takie rzeczy robią. To jest dziwne uczucie, ja tak może zrobiłem ze dwa razy w życiu, że właśnie rzucasz się między ludzi, dosłownie między dwóch, dwie osoby, które się biją. Jedna z nich ma ten, wiecie, szósty bieg i po prostu wszystko do przodu, a ta druga chwilowo jest nieczynna, wylogowana i trzeba obronić, tak? Uratować to zdrowie. Także no, takie loty mógłby zrobić ktoś taką kompilację właśnie lotów, tych wtargnięć między zawodników. To też byłoby fajne do oglądania. To jest ogromna adrenalina i w tym momencie nie liczy się nic więcej, jak tylko to, żeby to przerwać i zrobić to jak najszybciej. No. Ciężko to w ogóle opisać. Nie da się w sumie tego opisać, tak? No myślę, że dla mnie a propos, no to najbardziej takie, które zapamiętam i w historii polskiego MMA wtargnięcie między zawodników, no to właśnie jak Tomek rozdzielił Pudziana z Najmanem. Nie? To było naprawdę top. I przechodzimy do co-main eventu gali KSW 73, w którym miała być walka Daniela Rutkowskiego z Lomali Eskiewem, co wydaje mi się, że byłoby no, ogniem i naprawdę byłaby świetna walka, ale niestety zawodnik z Czeczenii mieszkający w Niemiec wypadł ze względu na chorobę czy kontuzję, w Niemczech. A jego rywalem był Daniela Rutkowskiego, był Reginaldo, czy Heginaldo Vieira. Także doświadczony zawodnik, dosyć wiekowy, bo 39 lat, z doświadczeniem w UFC i w The Ultimate Fighterze. No i powiedzmy sobie szczerze, Reginaldo tanio skóry nie sprzedał. Nie położył się, nie poddał się, walczył do końca. Myślę, że walka dobra dla oka. Podobały mi się bardzo zapasy Daniela Rutkowskiego, te wysokie obalenia, ale tutaj był taki problem, że zawodnicy dosyć mocno pracowali głowami i wydaje mi się, że w pierwszej rundzie chyba się tymi głowami zderzyli.
na co zwrócił uwagę Reginaldo. No a już w tych końcowych rundach Daniel mocno, bardzo mocno rozbijał swojego rywala i doprowadził chyba do kilku rozcięć na jego twarzy. Decyzja wiadomo w stronę Daniela. Nie wiem jak to było punktowo, nie wiem czy ją punktowałeś. Nie wiem czy tam była jakaś ósemka, ale chyba coś było, tak mi się wydaje, że jeden z sędziów miał chyba ósemkę w trzeciej rundzie. Ale ogólnie no to może dwóch, ale ogólnie dominacja Polaka nad Brazylijczykiem i mówię, fajnie, że te zapasy zobaczyliśmy z powrotem, nie? Bo ostatnio Daniel dosyć mocno styłkowo walczył, a tutaj bardzo ładnie, zapaśniczo, dobrze się ogląda takie wysokie obalenia. Tak, ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że naprawdę Reginaldo no, pokazał się z dobrej strony, pomimo tego, że przegrał ten pojedynek i to no, wszystkie rundy. Natomiast naprawdę to widać, że solidny zawodnik i ja to mówię na takiej zasadzie, że z pełnym obozem przygotowawczym to można by naprawdę fajnie go z kimś zestawić i by dał bardzo dobrą walkę. Ja na temat Daniela Rutkowskiego się nie będę rozwijał, no bo jak gdyby znam człowieka, w sensie widziałem jego walk już bardzo, bardzo dużo. No, przede wszystkim zapaśnik, ale też gdzieś tam dobry boks i ogólnie overall dobry zawodnik MMA. Dlatego się tutaj bardziej skupiłem na Brazylijczyku, bo pierwszy raz człowieka na oczy widziałem. Strasznie waleczny gość, pomimo tego, że tam się gdzieś zalewał krwią i tak dalej, to naprawdę nie odpuszczał, ale to Bartek Czajka, nasz znajomy sędzia, pozdrawiam, powiedział mi, w którymś momencie podszedł po walce chyba już i mówił, że zwrócił mi uwagę na fizjonomię Brazylijczyka, naprawdę gość mógł wygrać w filmach takiego, wiecie, może nie będę tutaj właśnie porównywał do, albo tego wrzucał, ale to mógłby grać w filmach, powiedzmy, o zorganizowanych grupach z południowej Ameryki, bo twarz taka naprawdę groźna i gdzieś tam w ciemnej ulicy w środku nocy, jakby się ją zobaczyło, to można by się zdziwić i przestraszyć. No, a Daniel Rutkowski, wiadomo, uśmiechnięty, chyba najbardziej uśmiechnięty zawodnik MMA w Polsce. Fajna walka naprawdę, techniczna dosyć, trochę mi ona przypominała dziesiątki w sumie walk, jakie się odbyły za wschodnią granicą dla ACB, ACA, bo tam dużo zapaśników i tutaj też właśnie naprawdę, naprawdę solidnie to wszystko było wykorzystane. Mam nadzieję, no Daniel Rutkowski wiadomo, że będzie dalej walczył w KSW, a mam nadzieję, że Brazylijczyk też to nie była jednorazowa historia, bo fajnie się pokazał. I walka wieczoru, walka numer 9, main event KSW 73, Arkadiusz Rzosek kontra Tomasz Sarara i jestem przekonany, a niemal pewny, że przy tej walce zatrzymamy się chyba najdłużej z tego całego podcastu, bo jest tu kilka kwestii, o których warto porozmawiać. Pierwsza z nich, wydaje mi się, że warto pogadać o pierwszej rundzie, ponieważ są tutaj jakieś tam powiedzmy nieścisłości. Może zacznijmy od punktacji. Czy pierwsza runda według ciebie powinna być punktowane 10 do 8? Tak uważam. Zostałem wyznaczony obok dwóch kolegów do punktowania tej walki i tak wypunktowałem pierwszą rundę 10 do 8 dla Tomka Serrery. Nie zmieniłbym tej punktacji. Dla uzasadnienia mojej decyzji, no, pomijając fakt tego, że większość rundy miała miejsce, no nie, no w sensie odbyła się w parterze z naprawdę dominującą pozycją Tomasza Serrery, może z niezbyt dużą ilością tego efektywnego strikingu z jego strony w tej pozycji, natomiast była to na tyle dominująca pozycja, czyli dosiad, taki bardzo wysoki dosiad, żeby uznać to za naprawdę efektywny grappling. Natomiast tutaj co przeważyło, bo
tą różnicę między 10-9 a 10-8 u mnie, no to, to w jaki sposób się zawodnicy znaleźli w tym parterze. A znaleźli się w wyniku celnego uderzenia Tomasza Serrary i był to knockdown. Wiecie, no w sportach uderzanych to się inaczej to rozwiązuje. Jak jest taki knockdown, to sędzia przerywa i odsyła do neutralnego narożnika tego, który zadawał cios, a tego, który został trafiony, liczy. A tutaj już tak nie jest, to jest MMA i to tam może być początek albo połowa całej historii. Więc moim zdaniem 10-8 było duration, było domination. Być może nie było aż tak dużo damage, ale jednak coś tam i ja jestem w stanie to obronić naprawdę. Ósemkę. Pytam o to, ponieważ widziałem wypowiedzi i słuchałem różnych wypowiedzi, że właśnie były tylko dwa z trzech. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ były trzy z trzech. Domination było oczywiście, wszyscy widzieli. Duration wszyscy widzieli. Damage impact też był, ponieważ raz, tak jak mówisz, no został Arkadiusz trafiony ciosem, po którym padł na deski. No i później też Tomek trafił kilka bardzo mocnych, solidnych ciosów, które też zrobiły bardzo dużą różnicę, więc ja jestem zdania, że ta runda musi być zapunktowana 10-8. Także takie jest tutaj moje zdanie na ten temat. I kolejne pytanie, tutaj akurat do mnie od Patryka. Czy jak Arek Wrzosek wylądował na deskach, czy pojawiła się myśl, aby przerwać? Nie wiem, czy się pojawiła, czy nie pojawiła. Walka nie została przerwana, więc chyba się nie, raczej nie pojawiła. Wiadomo, była to sytuacja dosyć trudna i osoby, które, nie wiem, mają mniejsze doświadczenie, mogłyby nie, może nawet to przerwać, ale widziałem, że Arek po tym ciosie, mimo że no, trafił do jednej z najgorszych pozycji w MMA, jakoś się pozbierał. Przede wszystkim to, co było na odprawie mówione, czyli jeżeli dostajesz komendę, broń się, to najważniejsze jest to, żeby no, mnie jakichś takich solidnych ciosów spadało przede wszystkim na twoją głowę i żeś pokazał mi, że chcesz w tej walce być. I tak tutaj właśnie było. I tutaj muszę pochwalić i jednego zawodnika, i drugiego, że pomimo swojego bardzo małego doświadczenia w MMA, to oni potrafili reagować na komendy, które były tutaj przedstawiane w ich stronę. Także naprawdę duże brawa za to. Odprawa była no, 10-15 minutowa, wszystko było wyjaśnione. Jak później będziemy też o tym rozmawiać, no to jeden i drugi zrozumieli bardzo dobrze te zasady. Kolejna kwestia pierwszej rundy, którą przeczytałem, usłyszałem, że walka powinna zostać podniesiona do stójki z dosiadu, co mnie po prostu zszokowało. Jestem, no jestem w ciężkim szoku, że w ogóle można w taki sposób myśleć, tak? Zawodnik trafia drugiego, ten drugi pada, wchodzi mu w dosiad, zaczyna uderzać go bardzo mocnymi ciosami, które te pierwsze ciosy wchodziły. Później kontroluje, stabilizuje, raz po raz uderza. Mocniej, lżej, mocniej, lżej. Niektóre były naprawdę mocne ciosy, te łokcie i te ciosy. No i nie można takiego zawodnika ściągnąć z dosiadu. On no, zdominował swojego rywala. Nie dość, że w stójce go zdominował ciosem, to w parterze dominuje go pozycją i jeszcze dobija go ciosami. Nie chodzi tutaj o to, że te ciosy są rzadko, chodzi o ich moc i o to, że robią wrażenie na jego rywalu. I dokładnie ta sama rozmowa była na odprawie, tak? Jeżeli bijesz rzadko, ale to robi wrażenie na twoim rywalu, to w życiu nie zostaniesz pozbawiony pozycji. Dlatego ja jestem w szoku, aż tak nie zrozumienia tych zasad. Nie wiem, czy uważasz, że ta walka powinna powędrować do stójki, z dosiadu? Nie. Okay. Pozwolisz, już nie będę rozwijał, bo... No, znaczy ja wiem, Łukasz, że jesteś w szoku, bo trochę się znamy. Mordeczko. Ale wiesz, no ludzie mają różne pomysły, nie? Także okay. My tu jesteśmy od tego, żeby to tłumaczyć, między innymi. Znaczy i tak na koniec wyjdzie, że nie mamy racji, ale... No dobra, tam dobra. Ale okej. Okay. Dobra, druga runda. Tak, pierwszą zamknęliśmy chyba, co? Dosyć mocno. Tak, no poza tym, że... Tak, no zamknęliśmy. Natomiast to do mnie dotarło też taka ciekawa rzecz w sumie. To są naprawdę duzi ludzie, to są naprawdę niebezpieczni ludzie. I
A, to później na sam koniec powiem. A odnośnie też walki Paczuski Radcliffe tutaj. Dobra, to przejdźmy sobie do drugiej rundy. No, ta druga runda i znowu powiem po raz kolejny, w kolejnej walce ta sama sytuacja. Jeden zawodnik wygrywa pierwszą rundę, po czym drugą rundę zupełnie idzie ta druga runda w drugą stronę i tą rundę wygrywa drugi zawodnik. No i teraz zacznijmy sobie może od punktacji. Co powiesz na temat drugiej rundy? Jak ją punktowałeś? Jak chciałeś ją zapunktować? Co powiedziałeś mi w prywatnej rozmowie i czemu tego nie zrobiłeś? Bo to też mnie ciekawi. No runda ze zdecydowaną dominacją Arkadiusza Wrzoska na bazie efektywnego strikingu. No nieprawdopodobnie wręcz volume tego, czyli ilość i jakość tego strikingu efektywnego. Runda wypunktowana, oceniona przeze mnie 10 do 8 dla Arkadiusza Wrzoska, czyli po dwóch rundach mieliśmy po 18. Natomiast, właśnie to chciałem powiedzieć, byłem mniej więcej tak blisko ocenienia tej rundy do 7, jak kolano Radka Paczuskiego od głowy Radcliffe'a, czyli blisko. Powiedziałem to Łukaszowi potem, po walce i powiem tobie szczerze, że mi jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego nie zrobiłem. Bo z perspektywy czasu wiem, że byłbym w stanie obronić tę punktację merytorycznie. Natomiast wpisałem to, co wpisałem. Moi pozostali koledzy sędziowie również tak ocenili tę rundę. A naprawdę ta dominacja, to nawet nie chodzi mi o ilość tych ciosów, bo to, że było ich dużo, ale naprawdę Arek Wrzosek kompletnie po prostu zdominował i tego przeciwnika i to, ile może i jakich ciosów przyjąć Tomasa Rea i to rękoma, ale też łokciami, bo tam Arek Wrzosek widać, że pracował na treningach z tymi łokciami. To jest nieprawdopodobne. Na pewno z jednej strony to wywołuje podziw, jak można być twardym człowiekiem i jak bardzo można chcieć wygrać. Natomiast z drugiej strony też wywołuje to takie, we mnie przynajmniej, trochę takie przerażenie. No bo naprawdę, to, co powiedział Deontay Wilder, nasza głowa nie jest zbudowana po to, żeby ją uderzać. Ale tutaj nieprawdopodobny wręcz charakter pokazał Tomasz Serrera. Z mojej perspektywy tylko jeszcze może powiem, ja uważam, że pokazał się nieporównywalnie lepiej niż w swojej pierwszej walce w KSW. Naprawdę to był dużo, dużo lepszy zawodnik w tym momencie. To, co miałem powiedzieć później, ale powiem teraz, to, że KSW zakontraktowało takich zawodników jak Radek Paczuski, Tomasz Serrera, Arek Wrzosek, to naprawdę wychodzi na plus i nie mam tu tylko na myśli dopingu kibiców i tak dalej, natomiast my to sobie możemy pooglądać, albo nasi widzowie, koneserzy MMA, różne walki i tam te niuanse pośledzić, ale ludzie przed telewizorami właśnie najbardziej kochają oglądać to, co się działo w tej walce, czyli naprawdę ciężkie manto, w jedną, w drugą stronę dużo krwi, dużo ciosów i to się najbardziej ludziom podoba. Rozgadałem się, ale nie powiem, że żałuję, że nie wpisałem tam siódemki, no bo niby się rzeczy nie powinno niczego żałować, natomiast nieprawdopodobnie wręcz byłem blisko i gdzieś po prostu w głowie się pojawił ten hamulec, że nie, no to będzie 8, ale uważam, że dałoby się obronić 10 do 7 w tej rundzie. Okej, okay. I jeszcze odnośnie drugiej rundy powiem o kilku tam sprawach, które widziałem ze środka, bo też widziałem kilka tam kwestii, że wiele osób uważa, że to już powinno być przerwane w drugiej rundzie.
Ja tak nie uważam i moja opinia została pokazana w klatce, dlatego ta walka przeszła do trzeciej rundy. Czemu tak nie uważam? No ponieważ to, co wcześniej pochwaliłem obydwu zawodników, że bardzo dobrze reagowali na komendy i w tej rundzie szczególnie Tomek, który no nie wiem, czy cztery, może pięć razy dostał komendę Tomek broń się. I kiedy dostał ją w parterze, to wstał do stójki. Kiedy dostał ją w stójce, to zaczął atakować swojego rywala i trafiał go ciosami, które były skuteczne i które odpychały to zagrożenie od niego. I pomimo jakichś takich, powiedzmy, sytuacji bardzo bliskich do przerwania, bo nie powiem, to było blisko przerwania, bo jeżeli krzyczysz Tomek, broń się, to znaczy, że jesteś bardzo blisko do przerwania. Tomek wracał jak Feniks z popiołów za każdym razem w tej rundzie. Dlatego nie była ta walka przerwana w tej rundzie i naprawdę wiadomo, no było blisko, ale jednak swoją postawą, reakcją na te komendy, powrotem i robieniem zniszczeń na swoim rywalu, może nie dużych, ale nadal, Tomek zasługiwał na to, żeby w tej walce zostać, żeby w tej walce wytrwać i to jest znowu, powtórzy się po raz kolejny, to jest dokładnie to, co było omawiane na odprawach i co jest omawiane na odprawach z każdym zawodnikiem. Wszyscy zawodnicy, którzy tego słuchają, oni teraz się uśmiechają, bo oni wiedzą, o czym mówię i oni wiedzą, co mają robić, żeby w tej walce pozostać i właśnie to, co robił Tomek, to było to, co miało być. No i teraz jeszcze zamykając tą drugą rundę, dołóżmy jeszcze tą sytuację, o której chcieliśmy powiedzieć wcześniej, czyli jako, że Arek debiutant, te zasady zostały mu przedstawione bardzo dokładnie, jasno i klarownie i w pewnym momencie no, chciał zaatakować w parterze kopnięciem albo kolanem, ale dosyć szybko się spostrzegł, że to chyba nie jest dobry pomysł. No tak, natomiast znaczy, to pokazuje tylko to, że zawodnik myśli w trakcie walki i gdzieś tam pamięta o tych zasadach. Ja sobie tak też myślę o tej walce, no w kontekście tego, że widzieliśmy tych walk już tak dużo na żywo i nie tylko. I no rzadko coś takiego się widuje. I właśnie chyba całym jak gdyby całym trikiem, który spowoduje, że ta walka będzie zapamiętana na długo i być może będzie walką roku w polskim MMA, to jest to, że właśnie w tej drugiej rundzie, kiedy jest taka dominacja Arka Wrzoska i ty mówisz do Tomka Serrera, broń się i nagle po pierwsze, że dlatego, że to jest waga ciężka, po drugie dlatego, że zawodnicy posiadają takie umiejętności, jakie posiadają i nagle on gdzieś tam trafia cios w swojego przeciwnika i ten cios wchodzi i patrząc na to, wiesz, że jeden cios może kompletnie odwrócić o 180 stopni tę sytuację i Tomasa Serrera, który tylko i wyłącznie się broni w tym momencie, nagle po prostu wyprowadza jeden cios i przez to, że to jest właśnie waga ciężka i że te ciosy są tak dobrze wyprowadzane, taka myśl się pojawiała w głowie automatycznie, przecież to się może zaraz, że on może wygrać, nie? Oni obydwaj, nadal obydwaj mogą wygrać, to jednym ciosem i to jest niesamowite i ja myślę, że KSW, tak jak mówiłem we wcześniejszych podcastach w tym roku, że dobrze wyszło w sumie, że KSW właśnie ma dużo tych eventów, wiesz, zatrudnili dużo nowych zawodników, ale różnych właśnie zapaśników i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba ta inwestycja w tych stojkowiczów naszych tu polskich, to jest to, mam tutaj na myśli kwestię tego, czy to się będzie podobało widzom, nie? Bo te no, nie dają nudnych walk, nie? Dają naprawdę mega walki. No ale możemy przejść do trzeciej rundy, bo w tej rundzie się zakończyła ta walka i nie musiałem jej oceniać już jako punktowy. Tak, jeśli chodzi o trzecią rundę, no to no ta runda już w ogóle była do jednej bramki, że tak powiem. No i właśnie kilka było takich sytuacji, że Arek bardzo mocno dominował, ale w pewnym momencie robił krok do tyłu i jakby dał dojść do siebie Tomkowi Serrerze. Wiadomo, no też był bardzo zmęczony, tak jak i Tomek, no ale ta cała sekwencja, bo jeżeli sobie włączycie tylko tą sekwencję, która jest na stronie KSW, czyli tak naprawdę ta ostateczna, to możecie tego nie zrozumieć, ale jak obejrzycie sobie tą całą sekwencję
ciosów bez odpowiedzi, kopnięć, kolan i tak dalej, to tam doliczycie się, no wydaje mi się, że znaczących ciosów, kopnięć i kolan jest około 15-20. No i teraz też jest tutaj kwestia, że co w ogóle mnie, no mega mnie to zdziwiło, rozśmieszyło i nie wiem, jestem też w szoku, że można uznać to przerwanie za zbyt wczesne. To w ogóle, nie wiem, nie mieści mi się to w głowie, tak? Oglądając całe spektrum tej walki, po tym, co się wydarzyło w drugiej rundzie, po tym, co się dzieje w trzeciej rundzie, po prostu no, tutaj jest potrzebny zdrowy rozsądek i spojrzenie na to, że no niestety, ale ta walka już w żadną inną stronę nie pójdzie, ponieważ tak jak mówiłeś, w drugiej rundzie jeszcze mogła gdzieś tam iść, tak? Bo jeszcze tak. Tomek fajnie odpowiadał i jednak robiło to wrażenie na Arku, no ale w trzeciej rundzie to już było wszystko do jednej bramki. No i tak jak mówiłem, z mojej perspektywy tam było, nie wiem, chyba kopnięcie, cios, kolano, ciosy i tak dalej, no tego było naprawdę bardzo dużo. Kolejne komendy były do Tomka, żeby się bronił, już nie wiem, które. A on zrobił wtedy to, co mówiłem, że jeżeli zrobi to na odprawie, to że prawdopodobnie po takiej komendzie ta walka się zakończy, czyli podwójna garda, embrionalna pozycja i tak dalej. No i po jednym z tych ciosów ta szczęka wypadła, to było dodatkowe dla mnie, dodatkowy impuls do tego, że no wystarczy. Decyzja została podjęta i w momencie, kiedy ja przerywam, wtedy Tomek się bujnął i zrobił, uderzył dwa ciosy, ale to już było po podjętej decyzji i po tym całej kwestii przerwania Tomek przewraca się, powiedzmy, do żółwia i leży w parterze. Też widziałem jakieś pomysły, że ja go popchnąłem i dlatego on się przewrócił. No sorry, mam 70 kilo, on ma 30-40 kilo więcej. Nie bym był w stanie go tak popchnąć, żeby się przewrócił i Tomek po prostu no, ze zmęczenia i z przyjętych ciosów się przewrócił. I no, rozumiem go, że chciałby walczyć dalej, rozumiem go, że chciałby dojść do decyzji, no ale to nie jest walka na śmierć i życie, tak? To jest walka sportowa, od tego jest sędzia, że jeżeli zawodnik nie potrafi inteligentnie się bronić, to my wkraczamy do akcji i przerywamy tą nierówną walkę i ja jestem tego zdania, że to już w trzeciej rundzie nie była równa walka, to już nie było, jakby to było bicie, a nie walczenie, dlatego ta walka została przerwana i mówię, w ciężkim szoku byłem, że można to uznać za wczesne, no ale jak widać, można uznać to za wczesne, za późne, nawet za idealne, także każdy ma swoją opinię na ten temat. No to już naprawdę, ja już nawet rzadko się dziwię takimi opiniami, dlatego że po prostu myślę, że już kompletnie nie ma żadnych granic, jeżeli chodzi o opinię. Ja tylko przypomnę, najważniejsza, jedyna wiążąca opinia to opinia sędziego klatkowego, w tym przypadku był to Łukasz Bosacki, kropka. Ja może tylko, bo nie mówiłem, a uważam, że takie rzeczy powinno się mówić o składzie. Piotr Jarosz, Tomasz Bronder, Łukasz Bosacki w klatce, Łukasz Poremski, Bartłomiej Czajka, Filip Niemkowicz, Michał Łępicki, Cezary Wojciechowski. Na punktach sędzia czasowy Pioskowik, Mariusz, a.k.a. Dyzio. I uważam, że z naszej strony dobra praca na tym evencie. Naprawdę iście brazylijskich warunkach. Nie wiem, o co chodziło z tą pogodą, tą temperaturą i wilgotnością, ale było po prostu jak w saunie. I to nie jest wina ani organizatorów, ani niczyja inna. Po prostu mamy taki klimat. Zresztą widzicie, co się dzieje, czujecie. Jedna, jak powiedziałem, jedna z najlepszych gal KSW z tych 73. Myślę, że na pewno w pierwszej dziesiątce by się znalazła. Na pewno w pierwszej dziesiątce by się znalazła walka wieczoru, która była walką wieczoru moim zdaniem. Następny event już niedługo, bardzo niedługo, bo 10 września, mam na myśli następny event pod
flagą KSW w Ostrowie Wielkopolskim. Mogę tutaj chyba powiedzieć, nie wiem czy Łukasz się zgodzi, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością obydwaj będziemy tam pracować na tym wydarzeniu. Tu ja nie będziemy wchodzić w rozpiskę, w fight card tego wydarzenia, natomiast no, tempo naprawdę jest, bo to jest za 2 tygodnie, tak? Trzy. Za 3 tygodnie, no to naprawdę jest gęsto, jeżeli chodzi o te wydarzenia KSW. Kogo nie było na Turwarze, to zapraszamy na Via Play, jak zawsze. Ten to, kto był, to pozdrawiamy. Ja pozdrawiam tutaj prywatne historie Remka i Wojtka, z którymi się mogą tam spotkać na trybunach. Mam nadzieję, że zobaczą ten odcinek. Z mojej strony to by było tyle, tylko bym prosił właśnie o pytania w komentarzach pod tym odcinkiem, sugestie co do tematów i tak dalej. Jeżeli nie subskrybujecie, to suby. No i żebyście udostępniali nasz podcast, a co do kontaktowania się z nami, to myślę, że stosunkowo łatwo będzie przez Twittera, bo tam często zaglądamy. No i naprawdę bardzo poważnie myślimy o tym, żeby znowu zrobić live'a w dniu gali KSW. Tym razem myślę, że od razu możemy powiedzieć, że na Instagramie. Także zapraszamy na Instagrama naszego, Rozmilgana Podcast, oczywiście na Insta, łatwo znaleźć. Także możesz, Łukasz, ty ze swojej strony podsumować. Tak, no to będę kontynuował to, o czym mówiłeś, jeśli chodzi o ten link do naszego podcastu, do naszego konta na Instagramie, to jest tutaj na dole w opisie tego filmu, także proponujemy zasubskrybować, czy tam zafollowować, może macie tam jeszcze nasze profile na Facebooku, na Instagramie prywatne i tak dalej, także możecie zawsze zostawić lajka, to nas bardzo mocno wspiera. I tak jak Czarek powiedział, zrobimy tego live'a, zrobimy go, bardziej go teraz rozpromujemy, od razu będzie na Instagramie, damy wam konkretną godzinę i z Ostrowa Wielkopolskiego będziemy tego live'a robić. A jeśli chodzi o podsumowanie tej gali, to tak jak ty, pamiętam na live'ie mówiłeś, że to jest bardzo dobra rozpiska. Ja byłem taki troszeczkę, nie do końca się zgadzałem, ale po gali teraz przyznaję, to była bardzo dobra gala i bardzo mi się podobała i to była jedna z lepszych gal, na których byłem, jeśli chodzi o KSW. Walka wieczoru, naprawdę ogień, reszta walk też bardzo dobra, dużo skończeń przed czasem, czyli to, co wszyscy fani lubią najbardziej. I mam nadzieję, że no w tym Ostrowie też coś takiego zobaczymy, a może nawet jeszcze lepszą galę, bo trzymajmy kciuki za nasze lokalne polskie KSW, żeby to wszystko promowało się, żeby to wszystko szło do góry i żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, fani z gal, a my z poziomu sportowego i z możliwości rozwoju, ponieważ 12 gal w roku to jest dla nas bardzo duża możliwość rozwoju na tym poziomie. Także ja trzymam kciuki. I nie mogę się doczekać gali w Ostrowie. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Siemanko. Na kolejny odcinek zaprasza lektornia.com.